W tych wodzowskich partiach jest taki model, że wódz każdemu musi złamać kark. Każdy musi wytrzeć podłogę, zeszmacić i zobaczyć, co to ten. Jak on mu się zbuntuje, to do widzenia. A jak potem on się podnosi, taki zeszmacony, uśmiecha się, dziękuję panie prezesie. Dziękuję, że szef powiesił na mnie marynarkę, kopnął mnie w tyłek. Tak.